Zróbmy jeszcze jeden przykład wykorzystania wirtualnego kompasu i wirtualnej prostej do narysowania stycznej do okręgu. W tym zadaniu mamy narysować styczną do okręgu przechodzącą przez punkt P. W tym przykładzie punkt P nie leży na okręgu jak poprzednio, punkt P leży daleko poza okręgiem. Skorzystajmy najpierw z narzędzia prosta. Tak naprawdę po kliknięciu pojawia się odcinek, a nie prosta, ale nie ma to większego znaczenia. Niech jeden koniec tego odcinka, czyli punkt należący również do prostej zawierającej ten odcinek, leży w punkcie P. Drugi koniec odcinka niech leży gdzieś z drugiej strony okręgu, tak, żeby odcinek, więc również i zawierającego prosta, był styczny. I wygląda na to, że jest styczny. Tak jak w innych filmach z zadaniami konstrukcyjnymi, tutaj również zaczęliśmy od wykonania tego zadania na oko i nie wiemy do końca, z jaką dokładnością to zrobiliśmy. Jak przy pomocy cyrkla i prostej wykonać konstrukcję zdecydowanie dokładniejszą? Zawsze przy konstrukcjach wykonywanych cyrklem pojawiają się przy okazji bardzo fajne wzory. Tym razem chyba też tak będzie. Jak to zrobić? Zaczniemy od narysowania okręgu, w którym odcinek PC będzie średnicą. To będzie średnica okręgu. Żeby narysować okrąg o takiej średnicy, powinniśmy wiedzieć, gdzie leży jego środek. Za chwilę przekonacie się do czego okrąg ośrednicy PC jest nam potrzebny, ale teraz skupmy się na tym jak go skonstruować. Jego środek leży gdzieś tutaj, mniej więcej. Jak wyznaczyć dokładnie jego położenie? Wystarczy wyznaczyć środek odcinka PC albo CP. Żeby wyznaczyć środek odcinka PC, narysujemy dwa okręgi, jeden o środku w punkcie C o trochę większym promieniu niż pierwszy okrąg, na przykład tak Teraz drugi okrąg o takim samym promieniu i jego środek umieścimy w punkcie P. Co z tego wynika? Punkty przecięcia tych dwóch okręgów są równoodległe od punktów P i C. Skąd to wiadomo? Wszystkie punkty na tym okręgu są równo odległe od punktu C. Wszystkie punkty na tym okręgu są równo odległe od punktu P, a obydwa te okręgi mają taki sam promień. Ten punkt leży na obydwu okręgach, więc jest tak samo oddalony od obydwu punktów P i C. Tak samo równo odległy od punktów P i C jest ten punkt przecięcia. W takim razie obydwa te punkty przecięcia leżą na symetralnej odcinka CP. Narysujmy tę symetralną. Ten punkt i ten punkt. I to jest symetralna odcinka CP. Punkt przecięcia to środek odcinka PC, czyli środek okręgu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli okręgu, którego środek leży w środku odcinka PC i dla którego odcinek PC jest średnicą. Pewnie się zastanawiacie, po co tyle kombinowania? Po to, że jeżeli narysujemy teraz trójkąt wpisany w okrąg, wpisany w taki sposób, że jeden jego bok jest średnicą okręgu, to będzie to trójkąt prostokątny. Zaraz to zobaczycie. Jeden bok trójkąta już mamy, średnica jest tym bokiem, średnica okręgu, który narysowaliśmy jako ostatni, okręgu, którego środek leży w środku odcinka PC. Chodzi o to, żeby bok trójkąta był średnicą. Trójkąt ma być wpisany, więc jego trzeci wierzchołek również musi leżeć na okręgu, na tym dużym, ale chcemy, żeby leżał on również na okręgu o środku w punkcie C, tym czarnym. I ostatni bok trójkąta, i jego drugi koniec i oświadczam niniejszym, że właśnie został narysowany, albo raczej skonstruowany trójkąt prostokątny. W innym filmie na Khan Academy znajdziecie dowód tego, że tak rzeczywiście jest, a jest tak dlatego, że jest to trójkąt wpisany w okrąg, w ten okrąg, okrąg chwilowo żółty i średnica tego okręgu jest jednym z boków trójkąta. Średnica jest przeciwprostokątną tego trójkąta. To jest trójkąt Prostokątny, jak mówiłem, dowód znajdziecie w innym filmie na Khan Academy. Dlaczego jest to przydatne przy konstruowaniu stycznej do okręgu, okręgu ośrodku w punkcie C? Przydatne jest dlatego, że ten bok trójkąta, bok chwilowo żółty, to promień okręgu C? I jeżeli tworzy on kąt prosty z tym odcinkiem, odcinkiem chwilowo żółtym, to ten odcinek chwilowo żółty, jest styczny do okręgu C. I tak samo styczna jest do okręgu C prosta, którego go zawiera. Przedłużymy ten odcinek, żeby bardziej kojarzył się z prostą. No i mamy to, czego chcieliśmy. Mamy teraz pewność, nie tak jak przy konstrukcji na oko, że żółta chwilowo prosta jest prostopadła do odpowiedniego promienia. Czyli możemy być spokojni, że jest to styczna. Namęczyliśmy się trochę bardziej niż przy rysunku na oko, chociaż część z was pewnie wykonałaby konstrukcję na oko równie dokładnie. Ale kiedy skala rysunku jest znacznie większa, warto znać takie konstrukcyjne sztuczki. Poza tym, mam nadzieję, że teraz bardziej docenicie moc prostych narzędzi, takich jak cyrkiel i linijka. A tak między nami, to wzory powstające w trakcie konstrukcji cyrklowo-linijkowych są super mega fajne. I chyba zaraz to sobie wydrukuję i powieszę na ścianie nad biurkiem w łazience.